Witam. Dzisiaj lecimy z 7 Days'em, znowu od strony technicznej. Zajmiemy się narzędziami deweloperskimi. Gdzie znaleźć? Jeżeli macie odpaloną konsolę, macie odpalone menu kreatywne, to tutaj pojawia Wam się ikona tej żarówki i w menu kreatywnym wpiszcie sobie skrót dev, zaznaczcie bloki deweloperskie i te wszystkie tutaj pod kolor fioletowy to są narzędzia deweloperskie. Jeżeli chcecie sobie uzyskać wszystkie za jednym zamachem, to wystarczy wrzucić sobie tą wiadomość do testerów i zaraz zobaczycie, że wtedy dostaniecie wszystkie narzędzia. Oprócz tego, co wrzuciło Wam się tutaj do menu, czyli takie podstawowe rzeczy, no to jeszcze mamy rzeczy, które od razu nam się wrzuciły tutaj do ekwipunku, do wyposażenia postaci. Sobie to na razie ściągniemy i pokrótce opowiemy sobie o każdym z tych narzędzi. Jeszcze sobie zobaczymy, czy czegoś nam tu nie brakło, ale mamy chyba wszystko. Nie widzę tego. OK. Tak, pierwsza rzecz, którą wszyscy znają, to jest pistolet. Zombiaków mamy zatrzymanych, także nic nam się tutaj nie będzie pałętało. Pistolet jednym strzałem załatwia wszystkich zombiaków. Jeden strzał, jeden zombiak. No tego nie trzeba w jakiś sposób szczególny tłumaczyć. Drugi mamy z takich narzędzi, to jest młotek. Młotek po prostu wszystko rozwala na raz. Czy to prawy, czy lewy klawisz myszy. Jedno uderzenie, przedmiot rozwalony. Podobnym narzędziem jest klucz. Zresztą jak sobie weźmiecie w opisy, tu mamy Rangaroka, tu mamy w opisie, jeżeli chcesz, wszystkie zombiaki w okolicy. Klucz zabiera wszystko za jednym zamachem. To też jest fajne, jak sobie zobaczycie, podejdziemy do samochodu, prawym klawiszem rozwalam cały, ale jak już podejdę, lewym klawiszem po prostu rozbiera go na wszystko, co było tam w nim do wyszabrowania. Karabin. Wykop każdą dziurę świata. Po prostu działa jak świder, jak młot wyburzeniowy. Rozwala wszystko w to, co wszczelimy. To już Wam tłumaczyłem w innych odcinkach, ale tak jak świder możemy aż do granicy mapy, do granicy świata uszkadzać, rozwalać wszystko. Taka maksymalna demolka. Co dalej? Mamy takie, nie wiem jak to nazwać, lasso pali jak diabli. Jeżeli włożymy, to będziemy zadawać obrażenia zombiakom. Po prostu padają. Jeśli wejdziemy gdzieś, gdzie w pomieszczeniu są zombiaki, to zaraz padają, palą się. Więc jest to taka ochrona pełna. Tak jak widzicie, nic się nie ostanie. Co dalej? Z takich rzeczy do ubierania mamy rakietowe buty. Powodują, że po prostu bardzo wysoko skaczemy. Z takim intensywnym odgłosem. Co dalej? Powinna tu być jeszcze łopata. O, jest. I co robimy łopatą? Lewym klawiszem dodajemy terenu. Przytrzymując lewy klawisz myszy, tego terenu dodajemy, a prawym klawiszem zabieramy ten teren. Czyli możemy sobie modelować mapę. Pędzel pozwala malować bez farb i to dowolną rzecz możemy sobie wybrać, co chcemy pomalować, co ma nam malować. Ok. Młotek, pistolet to sobie będziemy odkładać tam, gdzie będzie już omówione. Czapka deweloperska. Ona ma działać jak jakiś taki magiczny bandaż, którym możemy tamować krwawienie. Natomiast ja to testowałem i leczy co prawda, ale nie miałem okazji tego przetestować na kimś, bo podobno to też działa na osobie z gry, czyli jakbyście grali gdzieś na serwerze, no to możecie to też użyć na sojuszniku. Lasso mamy. To są zadania deweloperskie, które zaznacza najbliższego nam handlarza. Te narzędzie elektryczne, jak sobie zaraz przeczytamy, generuje zestaw instalacji elektrycznej, czyli jak sobie wyrzucę, no to wszystko, co mogliśmy mieć związanego z prądem, po prostu dostajemy do ekwipunku. Także masa rzeczy. Co dalej? Powyrzucamy sobie te rzeczy. Ale dostajecie wszystko związane z elektryką, tak żebyście mieli pełen pakiet. To jest pancerz, ekwiwalent pełnego stalowego pancerza. Tak to wygląda. Mamy też rakietowe buty. Z tych rzeczy do ubrania, jeżeli włożymy sobie jeszcze lasso, mamy hełm, mamy okulary. Jedne służą do dobugowania łupu zadań zakopanymi skarbami, drugie premia do łupów. Faktycznie dostajecie lepsze fanty, jeżeli korzystacie z tych okularów. Natomiast ten hełm daje nam, już sobie zobaczymy, ale chyba izolację na, tak, odporność na ciepło i na zimno, jeśli chodzi o takie rzeczy. Tutaj mamy bluzkę, która nam daje 20 tysięcy zdrowia, czyli chyba maksymalne zdrowie, jakie może być w grze. Natomiast tak, to są jakieś pigułki do testowania jakichś buffów. Ja to użyłem raz, dwa, ale nie zaobserwowałem jakichś zmian. Także nie wiem dokładnie, do czego to będzie służyć. Natomiast deweloperskie przebranżowienie wycofuje wszystkie punkty wydane na profity oraz poznane książki z profitami, czyli po prostu kasuje nam zarówno punkty, które mielibyśmy wydane tutaj, jak i te, które mielibyśmy odkryte w książkach. Jeszcze jedna rzecz, czyli mamy dodawanie, odejmowanie terenu, tylko że jest to schowane pod przyciskami, czyli mamy to samo co łopata, z tym, że łopata lewy klawisz myszy dodaje, prawy odejmuje. Natomiast jeżeli chcielibyście gdzieś sobie pojedynczo, no to tak to wygląda. Z których najczęściej się korzysta? No to jeżeli robicie jakieś testy, no to wiadomo, przydaje się pistolet, przydaje się ten karabin, oczywiście tryb boga. Fajna jest ta opcja też tego lasa, bo możemy wejść, przeglądać sobie lokacje, a wszystkie zombiaki tak czy siak padają. Co to za pan taki dziwny? No, od razu łupy lecą. No ciekawe, ciekawe. Mamy jakiś bunkierek. O, tu karetka jest. Sprytne. Ok, także te narzędzia deweloperskie, widzicie, możecie używać na wiele sposobów do testowania gry, do sprawdzania możliwości. Ok, jeśli chodzi o narzędzia deweloperskie, myślę, że na dzisiaj to już wszystko. Nie ma się co nad tym rozwodzić, musicie sami sobie to sprawdzić, potestować, podziałać. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków od strony technicznej 7 Days'a, dajcie lajka, łapkę w górę, subskrybujcie, piszcie komentarze. A za dzisiaj dziękuję i do usłyszenia w następnym filmie.